Witajcie wszyscy. Dzisiaj nietypowo, otóż film z wyprzedaży maszyn na gospodarstwie. Jest kilka rzeczy, których chętnie się pozbędziemy za nieduże pieniądze, normalne. Jak będziecie chcieli znać ceny, bo jeszcze wszystkich cen nie znam, bo tak jeszcze nad tym myślimy, to piszcie w komentarzach zapytania, albo w opisie tego filmu jest mój adres mailowy, tam też możecie zadawać pytania. Pierwsza rzecz, opryskiwacz 1200 litrów pojemności, był kupiony jako nowy, pierwszy właściciel. Teraz sami wiecie, że jest inny, duży. Pracował do samego końca normalnie, wszystko w nim jest sprawne. Lance rozkładane ręcznie na 15 metrów, głowiczki, trójeczki, więc można założyć 3 rodzaje dysz i będzie jeszcze komuś sobie służył. Druga rzecz, RCW trójka. Dół jest robiony z kwasu. Tutaj możecie zobaczyć, jest spawana kwasówka, tak żeby tego już nigdy nie żarło. Do tego gdzieś ze 3 lata temu, 4, była kupiona nowa taśma, także rozsiewacz też jeszcze naprawdę posłuży. Sprzedajemy tylko dlatego, że jest w planie zakup większego rozsiewacza, takiego, który rozrzucałby zarówno obornik i rozsypywałby wapno. Także tutaj mamy te dwie rzeczy, przyczepy. Autosan D47 z dokumentacją. Nie jest zarejestrowana, ale możemy to zrobić, jak nie, to następny właściciel to zrobi. Czyli papiery wszystkie są, hamulce są, wywrot trójstronny, zabudowa też parę lat temu była robiona nowa, razem podłogi były zrobione, naprawdę są... Ta przyczepa jest szczelna, na rzepak, bez żadnego problemu, żadnych plandek nie trzeba stosować, bo to nie ma takiej potrzeby. Do tego jest zrobiony tutaj dolny wysyp. Nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa, przed chwilą pamiętałem, zapomniałem. No ta rynna, taka rynna jest zrobiona, żeby do podajnika łatwo się wysypywało. Mamy takie dwie przyczepy do sprzedania. Cena też jest oczywiście do uzgodnienia, bo tak naprawdę mamy 4 takie, ale dwie chętnie sprzedamy. Idę do następnej rzeczy. Kultywator uprawowy Fortschritt 5,2 metra. Rozkładany hydraulicznie, pracował z 16. Teraz od jakiegoś czasu raczej się go nie używa. Z tyłu ma porobione podwójne wałki. Tutaj w tym tylnym te wałki odpadły, ale one są. Nie pamiętam dlaczego, ale jakby ktoś był zainteresowany, to też agregat ten jak najbardziej jest do kupienia. Tutaj ma duże naprawdę wałki. No robotę on robił fajną. Po jakiejś orce czy po czymś, tak nie wiem, po jakimś gruberze przejechać, wyrównać, to naprawdę ok. I kolejna rzecz, Famarol Słupsk, siewniczek 3-metrowy. Może przejdę z tej strony. Garażowany cały czas, całą zimę, zawsze stoi pod dachem. Dużo tutaj tych aparatów było wymienionych na nowo. Praktycznie każdy był wymieniony na nowy. Trzyma wysiew. Dół jest też tutaj zrobiony. Widzicie? Jest tutaj wspawany. Też jest dół zrobiony z nierdzewki, po to, żeby po prostu to nie rdzewiało. Bo kiedyś dawno temu ktoś zostawił trochę pszenicy, no i zaczęło gnić. A szkoda było siewnika, bo naprawdę siał bardzo fajnie, bardzo równo, dokładnie i po prostu został ten dół wycięty. Wycięli nam na maszynie laserowo to wszystko, było to wspawane. Potem pomalowali to na zielono. I tyle. Od nowości na gospodarstwie od 90 chyba 5 roku jest ten siewnik tutaj u nas. Także to są te maszyny, które tutaj mamy do sprzedania. Siemanko gościu, co tam słychać? Te maszyny mamy do sprzedania. Jeszcze dwie będą kolejne od mojego znajomego. No co? Co chcesz? Kolejna rzecz od mojego znajomego. Pług Uniatur 120. Tak wygląda. Naprawdę jest w świetnym stanie. Nic nie jest, odkładnice nie są powycierane. Jest to pług 3+1. Można sobie jedną skibę odkręcić, jeżeli ma się mniejszy traktor, ale jeżeli w przyszłości będzie się chciało kupić większy. No myślimy tak o cenie podstawowej, tak jak patrzyliśmy na OLX i w ogóle na stan tych pługów, no to tak koło 6000 myślę, że trzeba by było za niego dać. Oczywiście to jest jeszcze cena do negocjacji, do dogadania się. Wiadomo, no gdzieś tam farba jest delikatnie odrapana czy coś, no ale to jest akurat maszyna, która robi cały czas w ziemi. Także to jest kolejna rzecz. Jeszcze idę do następnej. Kolejna rzecz. Talerzówka Henryk Batyra. Yy, 2014 rok produkcji. Od tamtej pory u nas. Z wałem gumowym. Bardzo fajnie doprawia ziemię. Sprzedajemy też dlatego, że po prostu jest za mała, trzeba kupić inny większy sprzęt. To jest wujkowa talerzówka. Kiedyś ja też jej używałem, jak jeszcze swojej nie miałem. Ciągałem ją 80 bez przedniego napędu na 2 szosowej. Bez żadnego problemu. Po ścierniskach szła 80 jak rakieta. Także niskie zapotrzebowanie mocy. Jak ktoś ma jeszcze przedni napęd dodatkowo, to już w ogóle naprawdę idzie super. Też na handel. Z hydropakiem wujek jak siał 16, to przyczepiał tutaj z tyłu tego Famarola i tak siał. Hydropak nigdzie nie jest popękany. Jedyna rzecz, kiedy trochę pękło, to tutaj zaczynało pękać przy tym wale, no ale to wzięli, obcięli, wzmocnili to i od tamtej pory jest spokój. Także nawet do siewu po orce jako zestaw uprawowo-siewny jak najbardziej się nadaje. Tylko musi być siewnik dosyć lekki, bo na przykład taki poznaniak jak mój, co waży tonę, tutaj to jest za delikatny hydropak, nie? Ale lekki siewnik, jakiś poznaniak, ten taki stary, albo taki Famarol czy coś takiego, jak najbardziej tutaj pasuje. I kolejna, chyba już ostatnia rzecz do sprzedania. Przyczepa Autosan D50, sztywna, kompletna, nowa zabudowa, też sprzed kilkunastu lat, nie wiem, ale nigdzie żadnych dziur, podłoga cała, burty całe, wszystko całe. Tutaj chyba też nie trzeba dawać plandeki, jeżeli chodzi o rzepak. Jak widać, koła 4 od tira, przyczepa zarejestrowana, ubezpieczona i tym podobne rzeczy. Oczywiście tą burtę tutaj, co była, to ja odkręciłem, to nie jest moja przyczepa, tylko pożyczona od kolegi. Burtę tą, którą ja tutaj odkręciłem, tam u mnie też leży, ale też ta przyczepka jest na sprzedaż. Cena, no o cenie też jeszcze tak nie wiem, można dawać propozycje, no powiedzmy, że coś podobnego, co jest w granicach na OLX-ie, a patrzyłem, że przestrzał tych cen jest dosyć duży, potrafią kosztować takie sztywne nawet 10 000 złotych, no ale ja myślę, że aż tyle to nie, może troszeczkę mniej. I teraz tak, jeżeli ktoś by chciał z tymi kołami, no to wiadomo, będzie tam parę złotych drożej, aczkolwiek jakby komuś zależało na tym, żeby kupić jeszcze taniej, to po prostu będą tutaj przykręcone koła oryginalne, takie jak są w mojej, bo ja też mam taką autosankę. O, jeżeli ktoś by chciał kupić ją trochę taniej, to będą koła przykręcone takie. Cały komplet takich kół jest do tego. Także te rzeczy są na handel. Tak jak mówiłem, piszcie, oczywiście bez zawartości, bez tego RSM-u. Piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie coś wiedzieć. Możecie też pisać na adres mailowy podany w opisie tego filmu. Te rzeczy na próżno ich szukać na OLX-ie, bo nie są powystawiane ani na OLX, ani na żadnych innych portalach aukcyjnych. Po prostu, no, jeżeli chcecie, to zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do zakupu. Co do ceny, oczywiście można się dogadać z nami jak z dziećmi, za rączkę i do baru. Także to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym. Czekamy na Wasze wiadomości, na Wasz kontakt.